Ostatnio rozmawiałem z kimś, ktoś powiedział, że właściwie w Prince Charming wszyscy poszli tak naprawdę po zasięgi. Żeby zwiększyć sobie zasięgi. Nie. Nie, jakby... Naprawdę poszedłeś tam z nadzieją, że może spotkasz miłość życia? Albo przynajmniej miłość roku? Miłość miesiąca. No chociażby. Nie przesadzajmy z tym rokiem, ale tak. Nie, naprawdę, naprawdę tak. Naprawdę? Naprawdę jakby... Nie, no weź. Serio. Nie jest to trochę naiwne? No to jest program telewizyjny. Jest to program telewizyjny, ale jesteśmy ludźmi i oczywiście no książę był jakby wybierany inaczej niż my uczestnicy, ale... Ja się dziwię, że ja nie, mi nie zaproponowali nadal. No, tutaj może druga edycja, jak będzie? To jak będzie... te pozwy się skończą. Już księciem, albo księżniczką. Nie, w sensie dopóki nie zobaczyłem księcia, to wiedziałem, myślałem, że będę chciał walczyć. No ale wyszło w praniu inaczej, że rzeczywiście jakby no, większość osób gdzieś tam odpuściła, szczególnie kiedy kilku faworytów się wysunęło na prowadzenie i dzisiaj ich tam widać. Tak. A zasięgi to jest jakby taki produkt uboczny. Jakby ja się mega cieszę, że wziąłem udział w programie, że dzięki temu mam zasięgi i dzięki temu mogę dotrzeć ze swoimi takimi treściami edukacyjnymi, jakimiś aktywistycznymi tak naprawdę, do większej ilości osób, tak?